You receive the instructions in the dressing room. Listen, my command, fight and play. Good luck, both of you. A Zimnoch musi być zestresowany. Zawsze porażka zostaje w głowie, chociaż mówi, że o niej zapomniały. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Pierwsza runda. Po tej walce z Zimnoch spodenki, jest zresztą napis na spodenkach, Zimnoch spodenki biało-czerwone Irish. Zimnoch po tej przegranej z Molo przez 7 tygodni, jak mówi, pracował w siłowni, bo walka z Molo pokazała, że jeszcze ustępuje rywalom fizycznie. Efekty będą widocznie, zapewniał, no zobaczymy. No rzeczywiście ta muskulatura tam wygląda lepiej niż przed tą walką z Molą. Ważył Zimnoch, wniósł na wagę przed tym pojedynkiem 103 kg 300 gram. Irish o kilogram i 100 gram cięższy, ale Zimnoch wyższy. No zobaczymy, jak to będzie. To była ta porażka z Molo. Wracamy już, mam nadzieję, po raz ostatni do tego. Pozbawiła go walki z Davidem Hayem i największej wypłaty w karierze. Wszystko było uzgodnione, do walki nie doszło, no, z powodu Molo. Państwo pamiętają, były wielkie kontrowersje. Doszedł lewy sierpowy Irisha. Amerykanin dwa razy uderzył po komendzie break. Sędzia Leszek Jankowiak nie dał mu ostrzeżenia, a potem było troszeczkę tych kontrowersji. Ale już skoncentrujmy się na tym pojedynku. Lewym sierpowym w tyłów uderza Irish. No, będzie niebezpieczny. Irish nie ulega wątpliwości. No, przede wszystkim pierwsza faza pojedynku. Tutaj Zimnoch musi zwrócić uwagę na szczelny blok. Po ataku aktywną lewą rękę, tak jak w tej chwili. Być bardziej ruchliwy w sensie chodzenia w lewo, w prawą stronę po ataku, bo widać, że Irish, no, parę razy próbował tutaj już urozmaicić niebezpieczny atak. Lewy na tułów, lewym sierpowym wykończył również akcję, więc... Ale myślę, że to pierwszych kilka rund ze strony przeciwnika Zimnocha, później na pewno będzie łatwiej. No teraz dobra akcja Polaka, co prawda krótki prawy, ale nad lewą ręką Irisha. No, trafił po raz kolejny Zimnoch precyzyjnie prawą ręką. Dobry, prawy, prosty. No teraz rzeczywiście chyba niezłe oko ma w tej dzisiaj dobrze ustawiony celownik Zimnoch. Ale dał się zaskoczyć, no proszę. To stara akcja. Tak. Przyjął na blok lewy prosty Polaka i natychmiast wystrzelił prawym sierpowym. To takie akcje, które, no, warto odnotować. Break, łazdawek, łazdawek! Irish to nie jest taki łatwy rywal, ale walczył z wieloma dobrymi bokserami. Przegrał m.in. z Antonim Joshua, mistrzem świata IBF. Przegrał trzecią rundę TKO, ale jako pierwszy wytrzymał z Joshua ponad dwie rundy. Padł w 7 minucie 16 sekundzie po prawym prostym, po którym poszła seria ciosów. Narożnika Irisha. No i właśnie, to jest właśnie ten najgroźniejszy cios Irisha. W narożniku Zimnocha CJ Hussain. Niektórzy sugerowali Zimnochowi, żeby po tej przegranej z Molo zmienił trenera. On powiedział, że nie ma mowy. CJ Hussain to jest najlepszy szkoleniowiec, z którym współpracował. Druga runda pojedynku Irisha z Zimnochem. A pierwszą rundę myślę, że sędziowie zapisali na korzyść Zimnocha. No widać tutaj, że po muskulaturze, o której, Andrzej, nie wspomniałeś, jest znacznie lepsza
niż w tym poprzedniej pojedynku. Masz nad tym w kategorii ciężkiej naprawdę trzeba solidnie popracować, dlatego że no, ciosy mają swoją wymowę. Irish zaczyna zawodową karierę w grupie Arena, tam z opóźnieniem, bo w 2006 roku, tuż przed debiutem, zachorował na żółtaczkę typu B. No i pierwszą walkę to stoczył dopiero w styczniu 2007 roku, a debiutował to ciekawostka w Mediolanie, no, remisując z Mazykinem. No tak podają niemieckie media, chociaż bokserek podaje co innego. No ja wierzę jednak niemieckim mediom. No teraz doszedł sierpowy Irisha. Tak, i niebezpiecznie zadany poza blokiem Zimnocha. No, po raz kolejny nad lewą ręką zadawany taką, jak to się mówi, z trajektorią, która trudna jest do obrony. Z tyłu, w tył głowy bardziej. A coś dziurawa jest ta obrona Zimnocha. Szczególnie przed ciosami sierpowymi, tak, to jest takie znamienne. Przed tak. Prawym. No, z dużą determinacją dzisiaj boksuje Irish. Widać, że próbuje tutaj pewnych rozwiązań takich, no, dosyć odważnych, jak na drugą rundę pojedynku w kategorii ciężkiej. No, teraz dobry atak Polaka, precyzyjny prawy pod lewą rękę Irisha. Widać, że te ciosy robią wrażenie na przeciwnika. Do obrony rywala teraz Zimnoch. Ach, no. Musi uważać, bo ten lewy, szczególnie na prawy. No, tych lewych unika, ale prawe wchodzą jak nóż w masło. I znów. No, po raz kolejny, niebezpieczny atak. Podwójny taki prawy sierpowy. Widać, że nastawił się Irish na drugi cios, bardzo skuteczny. Także to są akcje bardzo urozmaicone i trudne do obrony. No, miejmy nadzieję, że Zimno wreszcie zablokuje któryś z tych ciosów i odprowadzi własny kontratak. Dokładnie. To jest niepokojące. Te prawe wchodzą na tę opuszczoną lewą rękę. No proszę, jak ta lewa ręka jest nisko opuszczona. No i następny. Lewa ręka opuszczona, prawy wchodzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Rozmawiałem przed tą walką z CJ-em Husseinem, którego widzimy. Pytałem go o taktykę, on mówił, taktyka jest prosta. Powiedział po angielsku work behind the jab, czyli robota za po lewym prostym, czy od lewego prostego powinien zaczynać. Proszę, widzimy, jak dziurawa, jak szwajcarski ser jest, że nie tylko szwajcarski, także i polski ser jest to obrona Zimnocha. Szczególnie wtedy, kiedy Irish wykańcza akcję i ciosami sierpowymi, zarówno lewym sierpowym, jak i prawym, niektóre ciosy dochodzą do celu. Myślę, że główną sytuacją jest powrót rąk po ataku u Krzysztofa. Gdzieś powstaje ta luka zarówno z lewej, jak i prawej strony. Nie ma tej dynamiki powrotu, więc... Ale to są rzeczy, które można dopracować po prostu. No i właśnie, to jest to, co on mówił, CJ Husztajn, work behind the jab. Pracuj za lewym prostym zaczyna akcję i potem idą następne uderzenia. No, zaczyna łapać ten rytm walki Zimnoch. Ale zdecydowanie lepiej sobie radzi w ataku Zimnoch niż w obronie. Tak, tak, niebezpiecznie się odkrywa w momentach. Teraz po raz kolejny otrzymał mocny cios, ratował się klinczem. Co prawda nie było mowy o żadnym zamroczeniu, natomiast no są to takie sygnały, które powinny trzeba będzie wykorzystać w szkoleniu absolutnie. Obaj mają za sobą karierę amatorską. Irish 99 walk, był mistrzem Niemiec w superciężkim w 2006 roku. Też zdobywał brązowy medal na mistrzostwach Niemiec. No, zdecydowanie ciekawsza i bogatsza w sukcesy amatorskie kariera Zimnocha. Około 200 walk, 160 zwycięstw, 40 przegranych, głównie w walkach międzynarodowych. No, przypominamy, na mistrzostwach świata w Chicago wygrał sensacyjnie 23-20 z Deontayem Wilderem.
późniejszym brązowym medalistą olimpijskim z Pekinu, a dziś mistrzem świata WBC. No właśnie, podwójny lewy prosty z takim kątowym ustawieniem, przejście w lewą stronę, nie naprzeciwko przeciwnika, to jest właśnie akurat skuteczny moment ataku ze strony Polaka, tym bardziej, że Ajrzyś no, do takich sprytnych pięściarzy nie należy. Ma wypracowanych kilka scenariuszów, kilka obron i ataku. Stop! Stop! Up your head. Max! Zostawił się Jaryś na ten lewy sierpowy, wielokrotnie kończy akcję w ataku tym ciosem. Niepokoją mnie te ciosy. No teraz trzeba odmyć ochraniacz na zęby Jarysia. Come on. Niepokoi mnie to, że za często przyjmuje szczególnie te prawe. Zimno. Are you okay? Time! Box! Stop! 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 Up your head! Box! No dobra, chce Zimnocha prawy na tułów, ale natychmiast po przyjęciu tego ciosu Jarysz odpowiedział lewym sierpowym. Dobrze, że wróciła prawa ręka Krzysztofa Zimnocha do głowy. O, to była też taka ryzykowna akcja. Krzysztof, nie podkładaj nogi. Box! CJ Husain, jak z nim rozmawiałem, mówił, że po czwartej rundzie powinien nastąpić jakiś ostrzejszy atak. Krzysiek, nie podkładaj nogi. Bogdan! Bogdan! Gajciak! Ty chciałabyś... My słyszeliśmy CJ Husaina, żeby zaczynał prostym. Za prostym idą następne akcje. Widzimy Jarysia. Przypominam, że tam przegrał z Joshuą. Wytrzymał 12 rund z Adwanierem Solisem, 10 rund z Głaskowem. No, czyli chyba ma twardą głowę. Ma twardą głowę i bardzo różne przygotowanie do poszczególnych walk. Czasami prezentuje się zupełnie przyzwoicie, niezależnie od rezultatu. Natomiast niektóre walki wskazują na to, że ten trening, proces treningowy u Jarysza nie jest do końca stabilny. No tak jak w tej chwili, w tej walce zupełnie oczywiście przegrywa ten pojedynek na punkty. Ale prezentuje się dobrze, tak jak w tej chwili. Prawy sierpowy na lewy prosty Zimnocha bezpośredni. A więc Jarysz podejmuje takie akcje, które w jego przekonaniu mogą spowodować tutaj zmianę obrazu tego pojedynku. Tak jak w tej chwili, proszę bardzo, trafił, poszedł za ciosem. Brek, łazdawek, no patrz! Patrz! Myślę, że tutaj uwagi trenera Krzysztofa Zimnocha bardzo słuszne. Lewa ręka. Tutaj ta lewa ręka powinna być cały czas tym stymulatorem do szukania dystansu i zabezpieczenia się. Czasami Krzysztof ją używa dosyć skutecznie, a później tak jakby o niej zapominał i wtedy może zawsze no, sytuacje są bardziej korzystne wtedy dla Jarysia ze względu na to, że on tutaj w tych szarpaninach w półdystansie się dobrze czuje. Tak jak w tej chwili prawy krzyżowy, od razu klincz po nieprecyzyjnym ciosie. No zobaczymy, jak dalej ci będzie rozwijać ta walka. No, na razie za atak postawiłbym Zimnochowi czwórkę, no ale obrona to taka słaba trójka. No ale ważne, że jest dobry atak i to już jest chyba koniec walki.
No tak, tam narożnik sygnalizuje nieprawidłowy cios w tył głowy. No ale popatrzymy na powtórkach, jak to wyglądało. No ma czas, żeby wykończyć to teraz. No tutaj raczej bym nie liczył. Tu było więcej, powiedzmy, trochę zapasów i ściągnięcia niż... Uderza na Sadami, ale ważne, no teraz następne uderzenia. Prawej poleciał ręcznie. Koniec. Tak, no wyraźnie kryzys przeżywał Konstanty Ajryś i nie było sensu. Tu sekundant dalej twierdzi, że ten cios nie był prawidłowy. Zobaczymy, może realizator nam to pokaże. No ale w boksie czasami sam przeciwnik stwarza sytuację, że pochylając głowę w momentach wymiany nie do końca zawodnicy mają kontrolę nad sytuacją precyzyjnych. Gratulacje dla Zimnocha, ale widać, że jest jeszcze trochę zardzewiały. No wynika to też z tego, że bardzo rzadko walczy, proszę Państwa. Popatrzmy jeszcze raz, tak. No. Wykorzystał nadarzającą się okazję. Od października 2013 roku stoczył tylko dwa pojedynki Zimnoch z Olokunem. Wygrał przed czasem z Mike'em Molo. Przegrał przed czasem, także na tyle czasu tylko dwie walki. Tak, i bardzo krótkie zresztą, krótkie, zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Tak. Ale jest zwycięstwo. Za chwilę chyba będzie wywiad z Zimnochem. Werdykt wiadomo już, jaki tutaj będzie, ale poczekajmy. CJ Hussein może być zadowolony. Tak jak mówił, początkowo rozpoznanie, bo krótko walczył Zimnoch i potem przyspieszenie, a tak no, było to przyspieszenie. Już nie dyskutujmy, czy te ciosy były prawidłowe, czy nie. Ważne, że były skuteczne. Dokładnie. Ajryś, no chyba już czas powoli myśleć o zakończeniu kariery. 37 walk, a coraz częściej przegrane przed czasem. Panie panowie, zakończone w pojedynku uwagi ciężkiej. Przez techniczny nokaut w rundzie czwartej zwycięża. Promowany przez Babylon Promotion i Swear is Nokaut Promotion. Krzysztof Zimno! Gratulacje dla Krzysztofa Zimnocha, to jego 19 zwycięstwo, 13 przed czasem, po stronie przegranej, jedna przegrana, jedna przed czasem z Mike'em Molo. No, wierzymy, że dojdzie do rewanżu, być może tak się stanie i już Maciej Turski będzie rozmawiał ze zwycięzcą tego pojedynku, Krzysztofem Zimnochem. Wielkie brawa dla Krzysztofa Zimnocha. 19 zwycięstwo na twoim koncie, a po pierwszych porażkach nie wraca się ciężko. Było dodatkowe obciążenie psychiczne? Dobrze, dobra walka. Według mnie poczułem kilka ciosów. To znaczy nie to, że odczułem, że mną zakręciło, tylko po prostu poczułem te ciosy gdzieś tam na głowie, gdzieś tam na tułowiu. Tego mi było trzeba. Dał mi dobre 3,5 rundy, z tego jestem zadowolony. Tak naprawdę nie było ciężko wrócić do treningu, nie było ciężko wrócić na salę. Bardzo chciałem jak najszybciej wrócić do Anglii, do Londynu, do St. Pancras Boxing Club, do CJ'a. To było łatwe. Wejście do ringu było dobre, fajnie mi się to podoba, czuję adrenalinę, jest fajnie.